Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. To temat konferencji podsumowującej projekt szkoleniowy zrealizowany przez Naczelną Organizację Techniczną w Łomży. W projekcie wzięło udział 93 osoby, w tym 50 kobiet i 43 mężczyzn. W zdecydowanej większości były to osoby młode. Do 30 roku życia stanowiły one 90% uczestników projektu i pozostałe osoby to osoby tak zwane 50+, czyli które mają ukończone 50 lat. Projekt został skierowany do osób bezrobotnych i osób, które nie są zarejestrowane w urzędach pracy. Realizowaliśmy szkolenia i staże w tak zwanych niszowych modułach, takich jak kierowca zawodowy kategorii C, operator koparko ładowarki, spawacze, pracownik leśny, czyli pilarz drwal. Dla kobiet były propozycje w szczególności w zakresie opiekunki domowej, łącznie z asystentem rodziny oraz pracownik biurowy i księgowy. Projekty, które realizuje Naczelna Organizacja Techniczna, są jakby skonstruowane pod konkretne potrzeby z jednej strony pracodawców, a z drugiej strony w tak zwanych niszowych zawodach uczestników, czyli osoby bezrobotne, które biorą w nich udział. W związku z tym naszym założeniem jest trwale związać uczestników z rynkiem pracy, nie tylko w okresie stażu, nie tylko w okresie 3-miesięcznego zatrudnienia, ale na dłużej, a może i do samej emerytury. W związku z tym informacje są następujące. Staże zagwarantowaliśmy wszystkim uczestnikom projektu, czyli 93 osoby. 3-miesięczne zatrudnienie, zdecydowana większość, ponad 90%. Natomiast prowadzimy badania, ile osób pozostanie na trwale na rynku pracy. Myślę, że po zakończeniu projektu, który trwa jeszcze do 30 listopada, będziemy mieć bardziej szczegółowe dane, ale na dzień dzisiejszy wiemy, że większość osób po tym 9-miesięcznym zatrudnieniu nadal pozostaje na rynku pracy. Projekt został zrealizowany we współpracy z urzędami pracy w Kolnie, Zambrowie i Łomży. Wspólnie tutaj w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy w Zambrowie, w Kolnie, jak również z Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży realizujemy szereg projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Myślę, że te projekty tak wspólnie scalają nas, poza tym dają większe szanse na pozyskanie większych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, który przychodzi za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego albo Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jest to znaczny zastrzyk taki dla naszego tutaj subregionu, części tego regionu łomżyńskiego. Dzięki temu możemy tworzyć, wspierać miejsca pracy w zakładach, które działają tu na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, powiatu zambrowskiego bądź kolnejskiego. W tej chwili następuje przewartościowanie jak gdyby na rynku pracy, ponieważ zauważalny jest gwałtowny spadek ilości osób bezrobotnych, poczynając od 2014 roku. Ubyło nam sporo fachowców, przekształca się z rynku pracodawcy na rynek osoby bezrobotnej. I w tej chwili duży nacisk należy kłaść na zmianę kwalifikacji bezrobotnych, bo bardzo dużo osób bezrobotnych jest w tej chwili bez kwalifikacji na rynku pracy. Z uwagi na to, że część wyjechała za granicę. W związku z tym olbrzymia jest rola tutaj szkoleń różnych, które daje możliwość powiatowemu urzędowi pracy i zakładom pracy skorzystania, zwłaszcza z umów trójstronnych bądź umów na uprawdopodobienie, ale również mamy pieniądze, jest to wydzielona część Funduszu Pracy, tak zwany Krajowy Fundusz Szkoleniowy, gdzie po raz pierwszy możemy wkraczać do zakładów pracy i pracodawcy, i pracownicy mogą się szkolić i zdobywać takie kwalifikacje, żeby nie wypaść, żeby nadal prosperować, nie zwalniać ludzi i kształtować swoją załogę według własnego upodobania, bym to powiedział. Współpracą w realizacji projektu zainteresowane są także samorządy lokalne. Uczestniczymy w tych projektach, które przynoszą jakieś korzyści naszym mieszkańcom. Tutaj oczywiście mówimy o mieszkańcach, którzy nie posiadają pracy, wobec czego jakakolwiek oferta, która dotyczy czy szkoleń, czy też staży, czy też jakichkolwiek szans na stworzenie nowych miejsc pracy, no to my w tym uczestniczymy z troski
o naszych mieszkańców. Dzięki realizacji projektu dodatkowe kwalifikacje uzyskało 93 osoby. Naczelna Organizacja Techniczna w Łomży wraz z powiatowymi urzędami pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie organizuje dzisiaj targi pracy. Targi pracy to jeszcze jeden z elementów, który pozwala uczestnikom projektu na zdobycie zatrudnienia, choć można powiedzieć, że efekty są zdumiewające. Ponad 90% uzyskało zatrudnienie i to trzeba mówić, o tym trzeba się chwalić. A czego to jest skutkiem? Oczywiście kompleksowego projektu, w ramach którego uczestnicy zdobywali kwalifikacje zawodowe i to kwalifikacje, które potwierdzali państwowymi certyfikatami, które umożliwiają im zdobycie zatrudnienia w każdym miejscu pracy w tej dziedzinie, więc to jest najważniejsze. Oprócz tego, że zdobyli te kwalifikacje, mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego, psychologicznego i co najważniejsze staże. Staże, które były finansowane z projektu, przez 6 miesięcy uczestnicy mogli swoje umiejętności praktycznie zdobywać na konkretnych stanowiskach pracy. I w większości przypadków te stanowiska pracy, które przez 6 miesięcy były jakby z projektu finansowane, utrzymały się. Te osoby, które znalazły miejsca pracy, je mają i z tego trzeba się cieszyć, bo cel projektu, jakim było zdobycie miejsca zatrudnienia, został spełniony. W kursie księgowości uczestniczyło 25 osób. Szkolenie polegało na dwóch modułach: księgowy i specjalista do spraw rachunkowości. O możliwości takiego szkolenia dowiedziałam się drogą internetową, także sama zdobyłam informacje, a że byłam właśnie osobą bezrobotną, także mogłam wziąć udział w projekcie, spełniłam wszystkie wymagania. I myślę, że szkolenie opłacało się, ponieważ mogłam podnieść swoje kwalifikacje. Myślę, że w ogóle nie jest łatwo w żadnej dziedzinie na naszym rynku lokalnym znaleźć pracę, ale udało się. Jestem na takim etapie, że jestem w stanie samodzielnie poprowadzić różne sprawy, zarówno kadrowe, jak i księgowe. Także mi na pewno bardzo dużo pomogło te szkolenie. Konferencji towarzyszyły targi pracy z udziałem instytucji i firm oferujących zatrudnienie. Jesteśmy nową firmą, która wchodzi na rynek odnawialnych źródeł energii. Chcielibyśmy rozpocząć współpracę z NOT-em, ponieważ potrzebować będziemy i już potrzebujemy wykwalifikowanych instalatorów OZE, projektantów sieci instalacji fotowoltaicznych. Także rynek ten oceniany jest na najbliższe 5 lat, że będzie potrzebował 100 tysięcy miejsc pracy. Przede wszystkim trzeba mieć podstawowe informacje z zakresu instalacji elektrycznych, ponieważ instalacja fotowoltaiczna jest instalacją elektryczną, która jest, i tutaj druga wiedza, taka instalacja jest podłączona pod sieć energetyczną. Trzeba mieć uprawnienia na wykonywanie takich instalacji. Będziemy poszukiwać również projektantów takich sieci, a tutaj kłania się elektrotechnika, więc wykształcenie wyższe w zakresie elektrotechniki i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych, projektowania instalacji elektrycznych.